Już chyba na Mintusa nie będziemy się zasadzać chyba. A w opisie markera masz, też teraz pokażę, 3-0, słuchaj, oba te mintusy powyżej 11 kg, na haczyk 3-0, bezzadzierowy i na nowe żywce. Większe przynęty, większy haczyk, małe. A te właśnie dziewiątki, 11 kilo, dwie sztuki, na haczyk 3-0, nowy żywiec, również duży kawałek ryby, też ponad 9 kilo, a to chyba haczyk 4-0 był, ale to nie z dzisiaj. Ranie spadkowe, tak? Mamy w tym momencie. Dobra, nie szkodzi. O, delikatnie spadkowe. Także ładny. Z tego mintusa naprawdę jestem zadowolony i fajna walka była. Tu masz... gdzie to ja miałem? Wszystko, słuchaj, wszystko... opisane, no masz opisane, haczyk 3-0, widzisz? Jen 11, 109 również na haczyk 3-0. Tu gadu, a to może będzie branie. Feeder. Na Lakela Pro akurat, ten największy. 16:58. Na spławy to ja tylko rzucam na tajemnienia. Ale tu i na tajemnienia wrócimy z gruntem. O tako. I co, przekraczamy 500 kilo i do domu? I gitara. Na 4-0 również się daje unikaty, też takie po 8, po 9 kilo. Dziewiątki tak samo się dały na 3-0, te dwa mintusy po 11 kilo, również ta haczyk 3-0. No i te 11 na nowe żywce, oba, nie? Który rozmiar mają tak jak małe, czyli ponad średnio. Gdzie on w skałę wpłynął? Skubany pod skałę wpłynął, patrzcie go. No to będzie może ładne zakończenie. No tak jak unikacik 50+, ale nie wiem, czy on tyle będzie miał. Przekraczamy 500 kilo i tyle. I wtedy już z dwiema mocnymi wędkami na miętusika, bo na pewno takiego 12 kilo powalczymy. Założyłem, że w dzień nie bierze, noska i pod wieczór. No, były po 12300 dwie sztuki, były po 12.0 coś, także... Ci powiem tak, jest szansa, jest progres. Jest progres. Kwestia rozpracowania nocek i tak dalej z tym mintusem, to jest do zrobienia, powiem ci tak. Damian, uła, do zrobienia. A my mamy ładnego uni. Do zrobienia. Tylko nie pamiętam, kiedy branie było, ale chyba przed 17. Się zmęczyłeś, że do nas płyniesz? No i bomba. Już teraz nie będziesz miał siły, żeby zanurkować tam pod skałą, kolego. Lokomotywa niestety się zmęczyła.
A za stworzenie z powikiem tu przyjdziemy. To zużyłem chyba z około 140, około, no coś takiego chyba tych sztuczców. O, jeszcze miałeś tu zryw? No proszę. Dobrze. Powalcz, powalcz i miej te 56 kilo. Było sympatycznie. Jakby teraz jeszcze tu się rozpędził tak do 50 metrów, byłoby zajebiście. Ale już nie masz czego. Nie masz czego niestety. Pary mu już brakuje, no. Kończy mu się paliwo. Już na rezerwie jedzie. Lokomotywa. A czy będzie 50 plus? Nie, no zobaczymy. Byłoby spoczko. O, pierun jeden. Jeszcze nurkować się zachciało. Rekord osobisty jest 55,483. No nie mógłbyś 600 gram więcej? Pięknie. No pięknie. I to na spławik. Dobra, do zdjęcia. No, nie tak duży jak twój my friend, ale no troszeczkę mniejszy od twojego, ale mój nowy rekord osobisty dzisiaj numer 3. Dzisiaj numer 3. O, będzie i tak. Gitara. Pokaż. Elegancko. Siemka Oskarski. Mówisz 16:58? Spoko. Także mój unikatowy timing syberyjski, rekordowy, miałem największego 55, chyba 0,54 na spina. Dzisiaj również 54 weszła jedna, no i o dziwo mój rekord osobisty. I to na spławik, na nowego żywca, haczyk 7,0, grunt 57 cm, który stosuję, no widać się mi kapitalnie sprawdza. 160 cm tej lokomotywy i waga 55 kg, 483 gramy. Prawie, prawie, no. No masz większego trochę, Damian. Bo ty masz 56 na koncie, ale ja się doczekam pewnie. Także jestem zadowolony jak najbardziej. Uśmiech od ucha do ucha. Pięknie. Mówisz, która godzina była? 16:58, tak? Dobra, to na spawik i tak możemy tutaj markę zabrać. O właśnie. I też w miksie. Dobrze, dobrze. Szesnasta 58. I haczyczek 7,0. O, pięknie. Siemaneczko, over. Także mój nowy rekord osobisty. Tajmień syberyjski 16:58. Mix spławiczek, grunt 57 cm, haczyk 7,0 bezzadziorowy, długość lokomotywy z Mongolii 160 cm i mój rekord osobisty 55 kg, 483 gramy.